zapisie. Ahoj, mili przyjaciele. Robert Bernatowicz, jestem z Polski. Budu mieć przed nasku o UFO. No i wybaczcie, że będę mówił po polsku. To jest nasz samochód, którym podróżujemy po Polsce i badamy zjawiska niewyjaśnione, w tym oczywiście UFO. Jest bardzo przydatny, ponieważ można w nim zapakować dużo sprzętu, a teraz zapraszam Was do największego w Europie na pewno archiwum o zjawiskach niezwykłych, w tym o UFO, a kto wie, czy nie na świecie. To jest budynek, który jest przeznaczony tylko wyłącznie na takie archiwum. Jest to bardzo ważny budynek w mojej historii, dlatego że nad tym budynkiem moja rodzina widziała latający spodek. Ja miałem wtedy 7 lat i kiedy dowiedziałem się o tym, że taka obserwacja była, on się unosił nad tym budynkiem jakieś mniej więcej na wysokości 10 metrów. Miał średnicę, no powiedzmy, kilku metrów, od 7 do 12 metrów. No i postanowiłem sprawdzić, co się kryje za tym zjawiskiem. Zajęło mi to 40 ponad lat, ale już coś na ten temat wiem. Zapraszam Was do archiwum. Tutaj widzicie, jest adres naszych stron, nautilus.org.pl. No i tutaj mamy pomieszczenie. To są pomieszczenia, gdzie mamy sprzęt. Tutaj mamy układy do monitoringu. To jest jeden z układów, to jest taki układ, który jest przenośny, czyli jak gdzieś jedziemy na miejsce, rozstawiamy kamery. Kamer w sumie mamy tutaj, chyba koło 60, także troszeczkę tych kamer jest. No mamy takie różne tam drobiazgi, jak chociażby ten spodek tutaj z tą krówką, taką lampkę. No, mamy różne elementy związane z UFO. Ale przede wszystkim mamy tutaj archiwum. No, ja uważam, że jest to jedno z największych archiwów chyba na świecie. Tutaj widzicie takie pomieszczenie, gdzie mamy spotkania, mamy wykłady. Teraz akurat możecie zobaczyć sobie film, który jest o Emilcinie, czyli o wydarzeniu z UFO w 1978 roku. Będę o tym mówił podczas wykładu, dlatego że obcy z Emilcina powrócili. Oni powrócili i postaram się Wam to udowodnić. I to będzie coś, co myślę, że ludzie, którzy się zajmują UFO, będą zaszokowani. Będą zaszokowani tym, co im zaprezentuję w związku właśnie z tym emilcińskim przypadkiem. To jest Jan Wolski, czyli ten człowiek, który był wzięty na pokład statku w 1978 roku. On już nie żyje oczywiście, ale oni tam przylatują i też Wam to o tym opowiem. A teraz zapraszam do właściwego archiwum. Tutaj widzicie to, co żeśmy zgromadzili przez te ostatnie lata, plus jeszcze na górze jest drugie tyle, a nawet jeszcze więcej. O, na przykład Wam pokażę taki pierwszy z brzegu skoroszyt. To są historie z Polski. Wszystkie są opisane. Wszystkie obserwacje, zdjęcia, relacje, spotkania z UFO. To są jeszcze czasy, kiedy oczywiście nie było komputerów, prawda? Więc my to, wtedy to było tak spisywane, my to żeśmy przejęli po takim klubie UFO Video i moim zdaniem nic większego archiwum w Polsce to nie ma w ogóle szans, żeby było, bo to są naprawdę setki relacji o UFO spisanych bardzo dokładnie. Tutaj jeszcze Wam mogę pokazać też, o, mamy tutaj takie specjalne też różnego rodzaju historie związane z UFO. To jest na przykład, to jest bardzo ciekawa sprawa, to jest raport Stantona Friedmana, jak wiemy już niestety nie żyje, z jego własnoręcznym podpisem, o proszę, to jest Operation Majestic 12, to jest podpis Stantona Friedmana, ja to dostałem od Stantona Friedmana w Los Angeles. Takich rzeczy mamy tutaj bardzo dużo, mogę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, też bardzo cenną. O, to jest, moi drodzy, też z podpisem Stantona Friedmana, legendarny Project Blue Book. Czyli ta książka, która, raport o UFO. Już możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tak, Project Blue Book. No słuchajcie, mamy w każdym razie rzeczywiście tutaj królestwo związane z badaniem zjawiska UFO.
I powiem wam, o czym ja będę miał ten wykład, dlatego że to będzie wykład niezwykle, niezwykle wyjątkowy i myślę, że ludzie, którzy się interesują UFO, będą naprawdę zaszokowani. Dlaczego? Dlatego, że ja będę mówił o tych historiach, w których obcy w pewien sposób odpowiedzieli na sygnał od ludzi. Czyli to nie są tylko wyłącznie historie takie, że było lądowanie, że było jakieś spotkanie z obcymi z UFO, bo takich relacji oczywiście mamy nawet nie dziesiątki, ale setki. To będą inne historie. To będą historie, kiedy jest dowód na to, że jest kontakt z obcymi. Naprawdę, mówię szczerze, będę mówił o kontakcie z UFO, czyli kontakcie z obcymi cywilizacjami i nie jedną cywilizacją, ale trzema, co najmniej trzema. Ja uważam, że przez te ostatnie 40 lata, ja w zasadzie tak się podliczyłem, że tyle się tym zajmuję, doszło do kilku takich momentów, kiedy była od obcych odpowiedź. Jednym z takich nieprawdopodobnych historii, którą przedstawię, będzie historia związana z tym przypadkiem, czyli z historią w Rendlesham. To jest książka o tej historii. Ale moi drodzy, będzie tam jedna rzecz. Będzie obiekt tej wielkości, w tym kształcie. To jest wierny model tego obiektu, który pojawił się w związku z tą historią. Ja będę dokładnie mówił o tej sprawie. I który był odpowiedzią na pytanie, które ja zadałem do obcych po prostu. Wiem, że brzmi to nieprawdopodobnie, wiem, że brzmi to po prostu jak jakiś science fiction, ale uwierzcie mi, że tak nie jest. Będę mówił też, w sumie miałem duży kłopot z wybraniem tych historii. Powiem wam, że wybrałem cztery historie, które na pewno wam opowiem. Będą do tego zdjęcia, będą do tego filmy, czyli wszystko będzie udokumentowane. To nie będzie tylko po prostu opowieść, ale będzie to prezentacja multimedialna. Gdzie rzeczywiście, moim zdaniem, to są historie, o których powinien się dowiedzieć świat. Tak? Ja cały czas twierdzę, że to, co się wydarzyło w Polsce związane z UFO, jest tak wyjątkowe, jest tak fenomenalne, że naprawdę nie ma co w ogóle mówić o Roswell. Tak? Rendlesham to jest wyjątkowa historia. To uważam, że akurat historia z Rendlesham z 80 roku to jest numer jeden na świecie. To nie ma w ogóle wątpliwości. Ale wszystkie tam pozostałe, typu Roswell, typu na przykład no te pozostałe najbardziej znane historie, na przykład tak jak spotkanie Betty Barneya Hillów i tak dalej. My to żeśmy przebili. To znaczy te historie, które ja wam zaprezentuję, one pokazują, dlaczego obcy tu przylatują, co mówią o naszej cywilizacji, czego się domagają od ludzi, domagają, a raczej sugerują im, dlatego że musicie pamiętać, że mówią, że jesteśmy w bardzo trudnym momencie, że niszczymy Ziemię, że doprowadzimy do straszliwego i no wręcz zagłady cywilizacji, jeżeli nie zaprzestaniemy w tej chwili tak bardzo eksploatować Ziemię, jak to robimy obecnie. I jestem przekonany, że uda mi się was nie tylko, że przekonać do tego, że te historie są prawdziwe, moi drodzy, bo my naprawdę się serio zajmujemy tym badaniem. To nie jest zabawa, to nie jest kaprys, to nie jest tam pasja taka, że po prostu gdzieś niedzielno-sobotnia, my w niedzielę i sobotę tam sobie coś piszemy, jakieś tekściki. Nie, my naprawdę robimy największą rzecz, czyli po prostu archiwizujemy, dokumentujemy, zbieramy informacje, ale także wychodzimy trochę dalej. To znaczy nie tylko jesteśmy obserwatorami tych historii ufologicznych, ale no, w pewien sposób staliśmy się także uczestnikami tych historii. Tak? Nie tylko obserwujemy, ale weszliśmy do środka tych historii. I co najmniej w trzech, czterech przypadkach mieliśmy ewidentnie odpowiedź od obcych. Zobaczymy, czy mi się uda to tak zaprezentować wam, że przekonam was do tego, że jest to prawda, bo jest to prawda, to już teraz mogę wam o tym powiedzieć. Bardzo was zapraszam na ten wykład w Brnie. Przyjadę na ten wykład. Bardzo się do niego cieszę, się, że będę miał przyjemność spotkania się z wami, zaprezentowania wam tych niezwykłych materiałów i powiem na koniec już, że ten ostatni rok był tak niesamowity dla mnie, naprawdę. Moim zdaniem on więcej mnie nauczył o UFO, więcej mi dał informacji o UFO niż
wszystkie te pozostałe lata wcześniejsze, więc to pokazuje, jak bardzo te historie, jak bardzo to zjawisko przyspiesza, jak bardzo te zmiany na Ziemi, na naszej planecie po prostu przyspieszają. Czeka nas moment niezwykły, ważny, fenomenalnie ważny, jeżeli chodzi o UFO. I to będzie najważniejsza wiadomość, jaką ludzkość się może dowiedzieć. Nie tylko, że nie jesteśmy sami, bo to jest jakby, to jest oczywiste, ale to, że ci z dalekich światów nie tylko, że przylatują tutaj na Ziemię, ale wchodzą w interakcje z ludźmi, przekazują nam ważne wiadomości, obserwują nas z wielkim smutkiem i niepokojem. Zapraszam na mój wykład. Do zobaczenia, przyjaciele. Ahoj.